Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj kurczę zajmiemy się wiecie czym. Spróbujemy odetkać moją chłodniczkę, bo powiem wam szczerze, zobaczcie. Mam tu taki wypożyczony termometr. Około 130 stopni. Tutaj mamy 95 stopni. Pit chodził jakieś kilka minut. Chłodnica, zobaczcie. Jest kurczę zimna. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, właściwie jeździłem sobie i byłem przekonany, że po prostu coś mi się ubzdurało w głowie, coś na zasadzie wiecie, samochodu, że jakby tu był termostat, no ale tu termostatu nie ma, tak? Czyli jeżeli się silnik rozgrzeje, to olej powinien być pchany do chłodnicy cały czas, od samego początku, że tak powiem, pracy silnika. Ale tak nie jest i zaraz, nie wiem, nie czytałem, o 37, nie czytałem w internetach. Tutaj patrzę, żeby nie zasłaniać mikrofonu, bo ostatnio zasłaniałem ręką mikrofon. Jak to zrobić, ale rozkręcimy po prostu to i zobaczymy o co tu chodzi. Tutaj te przewody też są wiecie, chłodne. Zaraz rozkręcimy. Tutaj przed chwilą regulowałem obroty. Tam jak widzicie jest taka kropka, czyli ta kropka po prostu zaznacza obroty fabryczne jakby. Przekręciłem troszeczkę w dół i teraz są większe obroty i może jakby jest ciepło, to bez ssania będzie odpalała bryka, ale zobaczymy to później, jak będzie zimna. I co? No muszę to naprawić, moi drodzy, upały przyszły, cholera, no i co? Spróbujemy do tego dojść. Tą osłonkę może bym zdjął, ale nie wiem, czy to jest kwestia tylko tych dwóch śrub, ale podejrzewam, że jeszcze tu pod siedzeniem coś jest. Chyba tak. A może nie? Zobaczymy. Dobra. Plan jest taki, żeby po prostu odkręcić najpierw te przewody i zobaczyć, czy tu jest w ogóle olej tłoczony. Nie wiem, czy jest. Generalnie chyba powinno być tak, że z tego dolnego jest tłoczony olej, przechodzi przez chłodnicę i zlatuje z powrotem do silnika tym drugim przewodem. Tak mi się wydaje. Tak to chyba powinno działać. Tak tutaj stąd grawitacyjnie by sobie spadał, a tu wpompowywany. Mam nadzieję, że się nie mylę. Dobra, zaraz tu przyszykuję narzędzia, kurczę, i będziemy działać. Co moi drodzy, spróbujemy zdjąć teraz ten cholerny plastik. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. To tak łatwo by nie poszło, ale śruba była już poluzowana. I tu jest jeszcze jedna. Ale tu musimy zarzucić przedłużkę. I tam będzie jakaś dziesiątka pewnie. Pewnie, że tak. Albo dziewiątka, ale chyba będzie dobrze. Przytrzymamy tu. Idzie panie. Elegancko. Kurde, nie wiem jak kadr znowu. Ale teraz tak. Generalnie to mnie nie zdejmował tego plastiku. Mam nadzieję, że po prostu będzie dostęp. Znaczy, że to już jest ostatnia śruba. Kurde, to nie było podkładki żadnej? Chyba nie. Dobra. Tu jest jeszcze ten. Gumka, nie? Tak jest. O kurde, karwa, żeby się czegoś nie popsuł zaraz. O, i jest gitarka. To tam taką gumeczkę. No dobra, dobra. Jest ta chłodnica. To jest pewnie klucz 13.
lub 12. 12. No i co teraz? Kurczę. No i dobra, kamera na stojaczku, jakoś to skadrowane jest w miarę. Cholerka, o, mój kadr. Jeszcze musi tu być miska na olej. Dobra. Mój polowy warsztat jest wyśmienity. Wiecie, to będzie trochę bujać, ale tak musi być. Nagrywanie to nie jest prosta sprawa. Teraz tak, spróbujmy to odkręcić, kurczę. Ale to może większym kluczem. Carlos, to taka lipa. Kurde, sprawdzimy temperaturę. Lubię takie zabawy. 28 stopni, czyli to jest temperatura powietrza. Straszne upały idą, kurczę. Pit musi być przygotowany na moją wycieczkę, która się szykuje. Gdzie ta wycieczka? Po prostu do lasu, na małe upalanko. I kurczę, musi być chłodnica sprawna, bo tak to lipa jest, nie? No powiem wam, że niedopatrzenie, bo mówię wam, ja sobie coś ubzdurałem, że to jest temat jak w samochodzie, że tu jest po prostu termostat, ale gdzie Carlos termostat w takim czymś? Tu jest cały czas. Dobra, puściła. Teraz ta. Możesz ty. O, dobra. Jest, moi drodzy. Zobaczmy. Zobaczmy, co to będzie teraz z tego. Kurczę, muszę robić tak, żebyście widzieli, bo przecież jak to tak, nagrywanie, żebyście nie widzieli. Sam jestem ciekaw, co tu będzie z tego. Czyli taka trochę bym powiedział wada fabryczna, cholera, moje niedopatrzenie. O, zobaczcie, tu w ogóle nie idzie oliwka chyba. Chyba tu nie jest, nie idzie w ogóle oliwka. Dobra, teraz zapamiętać, jak to miało być. Dwie podkładki. Pierwsza i druga. Dobra, lipa jest, bo... Nie, tu olej niby jest. Odkręcamy drugi ten. Odkręcamy wężyk. O, kurde. Odkręcamy tutaj. I musimy sprawdzić, czy on jest po prostu drożny. Najłatwiejsze do naprawy to byłoby to, jakby to było, wiecie, jakby to był po prostu gorący trochę, niesprawny, niedrożny, niedrożny po prostu wężyk. Zobaczcie, nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Powiem wam, że nie czytałem w internecie, o co może z tym chodzić, albo tu jest normalnie, trytytka wchodzi, te śruby są normalnie, kurcze, mają, że tak powiem, no są po prostu, jest przepustowość, kurcze, zobaczymy tą, czy to ma znaczenie, która to jest strona, może mieć, ale zobaczymy, kurcze. To tak samo, trytytka przechodzi. Teraz temat jest taki, że mam tu taki drucik, kurczę. Tu włożymy go. Zobaczymy, czy jest przejście. Najlepiej to byłoby chyba sprężonym powietrzem to przepuścić. Zobaczmy, czy ten jednak bez żadnych kombinacji alpejskich to przejdzie. No, drucik się ugina, cholerna. Kurde, jak mam sprawdzić, czy to jest, czy tu jest przelot w tym. Najlepiej byłoby odpalić moto. Nie? I sprawdzić, kurczę, czy jest wyciek oleju z tej strony. Czy to wchodzi w ogóle do chłodnicy. Chyba za szybko wziąłem jej rozebrałem ten temat. Chyba tak zrobimy. Zakręcę to chyba z powrotem. I będziemy, kurde, odpalać. Przykręcone. Tu damy kadr na mniej więcej na ten. To. Tu mam jeszcze jedno pudełeczko czyste na olej. Kurczę.
Zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Obserwujcie razem ze mną. Spróbujemy teraz odpalić, pewnie się trochę zmieni, jak ja tutaj go pochylę. Kamerę może jeszcze do góry. O! Dobra. Spróbujmy odpalić. Kurde, wiecie co się stanęło? Nie było tego widać na filmie, bo kadr był inny, ale okazuje się tak, miałem rację, ten wężyk pompuje olej do góry. O, wyleciało trochę tego dziadostwa, a może i to i nawet lepiej, bo jak do tej chłodnicy nie dochodził olej, to był w środku stary, czyli co, na pewno ten wężyk jest drożny, kurcze. Ale jak sprawdzić teraz, czy ten jest drożny? Chłodnica jest ok, olej przylatuje, bo no nie widzieliście tego na pewno, jak on tu leci, ale wylatywał tu olej. O, widać, że tu kapie, zobaczcie, elegancko. No i tu w miejsce jest, nie? Tak. Kurde. Czyli ten wężyk musi być spierdzielony. Musi być w nim zator. Prawdopodobnie. Dobra, odkręcamy z powrotem dziada. Ale to już będę odkręcał poza wizją, bo szkoda czasu waszego. Kurczę, oczywiście mieliście rację, że Carlos, skoro tu olej pompuje od dołu temat. O, tu muszę to przykręcić. To załóż po prostu, Carlos, wężyk od góry i zobaczymy, czy będzie leciał. No i mieliście rację, no i tak zrobiłem. Dlatego, kurczę, drugie podejście. Teraz chciałbym was kadrować tak, żebyście widzieli też może trochę góry. O, taki kadr będzie lepszy, bo widzicie całą chłodnicę. A tu jeszcze dokręcimy, bo to było poluzowane. Tu zresztą też. Dobra. I odpalamy po raz kolejny, no i patrzcie, czy tu leci, jak ktoś to mówicie. A jeszcze tu podstawimy ten olej, na olej. Temacik. Leci, tylko nie z tego. No i Carlos, za lekko dokręciłeś. No, już macie rację. Kolejny raz, kurczę. Teraz dokręciłem troszeczkę mocniej, na ścięższy gwint nie jest urobiony. Odpalamy drugi raz. Jasne, ten wężyk jest zapchany. Teraz muszę po prostu go jakoś odepchać, kurczę. Ale jak to zrobić? Trzeba znaleźć jakiegoś druta i może tam go wepchnąć. Zaraz coś pokombinujemy, ale na szczęście już mieliście rację, żeby to po prostu założyć tak, jak założyłem. I wiadomo, że ten wężyk jest zapchany, kurczę, także... Także tak to wygląda. Teraz powinienem napisać maila do panów z pitbike.pl
i powiedzieć: panowie, kurde, co żeście mi sprzedali. No ale teraz już za późno, bo Carlos myślał, że tu jest termostat. Kurde, a no widzicie, takie kurcze niedopatrzenia, nie? Dlatego warto wszystko dobrze sprawdzić, żeby było wiadomo, z czym to się je. Kurde, tylko teraz jeszcze mi powiedzcie, jak ja mam to przepchać. Cholera, coś tam siedzi, może jakiś opiłek, cokolwiek. No na pewno opiłek, no bo co? Jak nie uda mi się tego przepchać, to będziemy musieli kupić taką końcóweczkę po prostu. No, bo widzicie, że tu olej się leje z tej chłodniczki elegancko, to pompuje elegancko, kurczę. Dobra, jak wpadnę na pomysł, jak to przepchnąć, to się zobaczymy kolejny raz. Kurczę, prysnąłem trochę WD-40, ale idę na kompresor do kumpla. I byłem, moi drodzy, na kompresorze. Zobaczcie, jak udało się to przepchnąć. Nie za dobrze, bo czekajcie, samochód niech przejedzie. Drugi, trzeci, czwarty i pięćdziesiąty. Dobra, jest, ciucho w miarę. Nie, jeszcze nie. Dobra, teraz. Panie, czy ja dobrze słyszę? I dam znać. I moi drodzy, kurczę, zobaczcie. Próbowałem już przed chwilą też różnymi. Tu wchodzi elegancko rurka od WD. O kurczę, tu musi wejść. I zobaczcie. Przepływa to trochę, ale nie tak jak powinno, dlatego rurkę zakładam. I prawdopodobnie będę musiał kupić taką nowy przewód. I tyle. I kurczę, no i co? No nic nie zrobisz, kurczę. Trzeba nowy przewód. Napiszę się tam do tych MRF-ów, zobaczymy, czy... Bo to fabryczny był błąd, na pewno, bo... No niemożliwe, że to jest zatkane jakimś paprochem z silnika, no. Niemożliwe. To jest po prostu... Wydaje mi się, że to jest po prostu wada fabryczna. Nie wiem, czy tu jest za bardzo ściśnięte, czy co, ale coś tu jest nie halo, bo... Ta rureczka jest elegancka, przewód, czy jak to się olejowy, jakby to fachowo powiedzieć, a ten jest zatkany. Złożymy to, zobaczymy, czy w ogóle się będzie nagrzewało. Ale tak czy tak trzeba rurkę kupić nową. Zapomniałem w ogóle, jak to szło i założyłem tak jakoś, no widzicie, jak to szło. To nie jest wcale takie proste, żeby to wszystko, te sztywne przewody pozakładać, kurczę. I co, zobaczymy, odpalam furkę, troszkę ją tu przyczyściłem na koniec z oleju, żeby to nie było takie tłuste. Zobaczymy, czy teraz po odpaleniu i nagrzaniu silnika, czy chłodniczka się nagrzeje. No przewód jest do kupienia ewidentnie. Troszkę się motałem z tym wszystkim, ale wiecie jak jest, kurczę, jak się robi coś pierwszy raz, to jest jak jest. Dobra, odpalam, zobaczymy, czy nie ma jakichś wycieków, bo nie wiem, zawsze boję się to na maksa przyciągać, bo to wiecie, aluminium jest, gwint puści, to będzie straszny lipton z tym, gdzie trzeba całą chłodnicę kupować, kurde. Au. Moi drodzy, przejechałem się nawet kawałeczek, kurczę. I powiem wam, że chłodnica nie działa. Za mała przepustowość. Ten wężyk się nagrzewa, ale dalej już nic tam nie idzie. No nic, taki to był ten filmiku, moi drodzy. Wymienię przewód, już nie będę tego nagrywał. Także uważajcie, jak kupicie nowego MRF-a, to sprawdźcie, czy chłodnica grzeje. A jak nie, to niech dają przewód, albo niech robią temat. Nie wiem, czy te wężyki, czy tam przewody olejowe puściłem dobrze, ale to i tak nie ma znaczenia. Jak kupię nowy przewód, to lub napiszę, chyba napiszę do pitbike'a. Zobaczymy, co oni na to. Tymczasem zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Do usłyszenia, elo, zapraszam na kolejne materiały.